ważna. Chociaż na miesiąc przywrócenie konstytucji z 1935 roku, tej ciągłości z II Rzeczpospolitą, jest w tym kontekście powrotu prezydenta z uchodźstwa do Polski i objęcia urzędu, bo taka jest możliwość w każdej chwili. To się tyczy pana przewodniczącego komisji. Powrót prezydenta z uchodźstwa do Polski. Żeby to ma pewne implikacje, że pani się, żebyście byli w kontakcie. Bo proszę zauważyć, jaką zrobili po śmierci Kaczorowskiego w zbrodni smoleńskiej. Ja nawet we Wrocławiu byłam, bo przywieźli nam trumnę. Tak, że to było podmiany. Jaką oprawę? A co Polacy wiedzą o tych prezydentach? Zero. Ktoś zna? 30 lat był na urzędzie Juliusz Nowina-Sokolnicki. Ale Kaczorowskiego podmienili zwłoki. Pamiętacie, że były dwa pogrzeby, nie? Tam się w ogóle działo? No, po zbrodni smoleńskiej w każdym razie. Według mnie to był zamach stanu. Kolejny zamach stanu, bo mieliśmy 13 grudnia 1981 zamach stanu, stan wojenny, krwawy zamach stanu. Następny był 4 czerwca 1989, bo inaczej ja nie nazywam okrągłego stołu, tak zwanego okrągłego stołu. To był zamach stanu, bo jeżeli nagle Zgromadzenie Narodowe wybiera Jaruzelskiego, tego przestępcę, który wprowadził stan wojenny, prezydentem III RP, jednym głosem, to jest przecież zamach stanu, a Kiszczak od resortów siłowych zostaje... Ale kolejny zamach stanu to jest Olszewski, prawda? Też ta nocna zmiana. Nocna zmiana, no i ostatnich Smoleńsk. Z tym, że według mnie nocna zmiana to jest tylko taka ustawka, żeby uwiarygodnić Żyda prawica. Ale to może jest inny temat, nie? Bo dobrze. Jeszcze to, co mi zostało, to najważniejsze. Wybory parlamentarne 2015. To jest możliwość. Pierwszą możliwością wprowadzenia prezydenta do Polski, prawdziwego Polaka do Polski, jest właśnie wprowadzenie prezydenta z uchodźstwa na urząd, który zmiecie za jednym zamachem tego człowieka w Belwederze, tego Szczynukowicza. Tak. Bo to jest na raz. Tylko siły, jaką trzeba mieć siłę wojska, jaką siłę, no jeszcze pieniądze, siłę, przebicia siły, nazwijmy to, żeby wejść do Belwederu, tak jak 13 maja 26 roku spotkali się na moście, tak samo mogłoby się odbyć spotkanie na moście Komorowskiego Welszczunykowicz z prezydentem z uchodźstwa, który przyjeżdża do Polski, objąć urząd jak trzeba. Ale tutaj... I to jest do zorganizowania tylko. Jakie siły trzeba użyć, żeby to zrobić? Panie marszałku, ja mam propozycję, tak, żeby dzisiaj uznać konstytucję marcową przez nas Sejm. Kwietniową. Potwierdzić, że dla nas obowiązująca dzisiaj jest ta konstytucja i żadna inna. Żadna inna. Późniejsza nie obowiązuje. Chyba, że ona przekracza... Taki dualizm prawny to... I to jest pierwsze. Znaczy, musimy to zrobić, ponieważ oni nie uznają z kolei tej konstytucji. Oni, żebyście wiedzieli, ich sukcesja jest taka, że w 1944 roku oni nie uznali konstytucji. Oni nie to, że głosowali. Oni jej po prostu... Bo nie mogli, dlatego że prezydent zablokował ich ten prezydent Raczkiewicz w 1947. Przekazał urząd Augustowi Zaleskiemu i August Zaleski nigdy by się nie zgodził przekazać tym komunistom. Wiemy, co zrobił z Mikołajczykiem. Sfałszowano wybory, więc August Zaleski, który objął urząd prezydenta na uchodźstwie w